Takich operacji rocznie wykonują 150, ale po raz pierwszy na taką skalę. Lekarze opolskiego Centrum Onkologii pod kierownictwem profesor Ewy Milnerowicz-Nabzdyk przeprowadzili skomplikowany zabieg endometriozy naciekającej na oczach setek specjalistów, którzy oglądali transmisję na żywo w Dubaju. Eksperci w trakcie zadawali także pytania. Mamy przyjemność transmitować tutaj nasze operacje na żywo dotyczące endometriozy głęboko naciekającej do takiej jednej z największych konferencji na świecie, można powiedzieć, w Dubaju. Endometrioza jest to choroba, która polega na tym, że tkanka, która normalnie znajduje się w jamie macicy, znajduje się poza tą jamą. Tak? I ona niestety powoduje to, że w trakcie trwania normalnych cykli u kobiet, powoduje w wylewy krwi, stany zapalne i tworzące się guzy. Tak i te guzy później naciekają różne struktury anatomiczne, tworząc przy tym duże problemy u kobiet. My tutaj operujemy takie najbardziej zamasowane endometriozy głęboko naciekające. To jest taki live z opcją właśnie dialogu, zadawania pytań. Tam na miejscu będą tak zwani czerwieni i oni będą zadawali pytania, jak będzie przeprowadzona operacja, jaką metodą, w jakichś takich sytuacjach bardziej zamasowanych, jakie my mamy plany, strategia dotycząca samego zabiegu. Grafik jest dość napięty, natomiast oczywiście pacjentka jest najważniejsza. Najpierw skończymy spokojnie operację i później pani profesor poleci do Dubaju, bo tam będzie już miała swoje wykłady.